Wlewam płyn do czyszczarki. Ok, na razie nigdzie mi tutaj nic nie kapie. Podczas czyszczenia dywanu należy urządzeniem czyszczącym wykonywać ruchy posuwisto-zwrotne po dywanie, rozprowadzając po nim równomiernie wytworzoną pianę. Zaraz to będziemy wszystko wypróbowywać. Pamiętamy, czyszczarkę podłączamy do wylotu powietrza z odkurzacza. Cześć! Chciałem dzisiaj zrobić króciutkie uzupełnienie do nagrania o radzieckim odkurzaczu Ural, które opublikowałem kilka dni temu, aczkolwiek to, co dzisiaj chcę pokazać kompletnie z odkurzaczem Ural, nie będzie miało nic wspólnego. Podczas tego przeglądu odkurzacza Ural pokazałem też m.in. taką końcóweczkę, która była w zestawie z tym odkurzaczem, aczkolwiek nie byłem zupełnie pewien, czy to jest jakaś część tego odkurzacza, czy to należało do akcesoriów sprzedawanych razem z odkurzaczem. Miałem tego poszukać w internecie, ale dziękuję Wam bardzo. Zaraz w komentarzach pod tym nagraniem o Uralu dostałem informację, że to jest część polskiej czyszczarki do dywanów i faktycznie ta końcóweczka wydawała mi się bardzo znajoma. Poszukałem trochę w piwnicy wśród tych różnych moich akcesoriów do odkurzaczy i rzeczywiście znalazłem taką czyszczarkę do dywanów, pewnie gdzieś z lat 70. Tutaj na niej chyba nie ma nigdzie daty. Wyprodukowaną, jak widać tutaj po naklejce, przez raciborską fabrykę sprzętu domowego Domgos. Chociaż takie czyszczarki były też produkowane przez zakłady Zelmer. Widziałem też je tutaj z naklejkami Zelmer Predom. I faktycznie w tej czyszczarce znajduje się dokładnie taka sama końcóweczka. Można by je tutaj dowolnie zamienić. Co ciekawe zresztą z francuskimi napisami tutaj przy regulacji wlotu, czy właściwie wylotu powietrza. Słaby, mocny strumień powietrza. Także bardzo, bardzo Wam za tę szybką informację i szybką reakcję pod moim filmem o Uralu dziękuję. Dzięki temu udało się bardzo szybko zidentyfikować, że nie jest to radziecka część wyposażenia do odkurzacza Ural, tylko właśnie taka część czyszczarki stosowanej przede wszystkim z odkurzaczami Zelmera, ale można było ją, o ile pasowała tutaj na rury, stosować oczywiście też z różnymi innymi odkurzaczami, pod warunkiem, że miały one możliwość podłączenia węża do wylotu powietrza, bo taką czyszczarkę montowało się właśnie na wylocie powietrza, broń Boże, nie na wlocie powietrza. I pomyślałem sobie też dzisiaj, że przy okazji, skoro już tę czyszczarkę wyciągnąłem z piwnicy, no to możemy zrobić jej małą próbę. Akurat mam taki dosyć brudny dywanik, który bardzo chętnie bym wyczyścił. Mam nawet skan instrukcji do takiej właśnie czyszczarki. Niestety nie mam oryginalnej instrukcji, taki skan znalazłem kiedyś w internecie. Natomiast postaram się też taką instrukcję kupić, zrobić z niej porządne zdjęcia czy skan i wtedy być może uzupełnię tutaj w opisie tego nagrania, zamieszczę taki skan. Tej, ponieważ no, to nie jest dokument, który do mnie należy, więc nie chciałbym tutaj publikować. Natomiast mogę Wam przeczytać, co jest tutaj napisane. Czyszczarka do dywanów, instrukcja obsługi i wykaz części zamiennych urządzenia do czyszczenia dywanów typ 13, tak jak powiedziałem, wyprodukowane przez raciborską fabrykę sprzętu domowego Domgos, przedsiębiorstwo państwowe 2, Racibórz, ulica Bosacka 52. O tym przedsiębiorstwie Domgos jeszcze później króciutko powiem. Uwaga tutaj na górze, uwaga, czyszczarka nie ma zastosowania do odkurzaczy, które nie posiadają w pokrywie tylnej stożkowego gniazda wylotu powietrza, czyli musi być możliwość podłączenia węża pod wylot powietrza. To jest dosyć krótka instrukcja, ma zaledwie 4 strony. Urządzenie służy do czyszczenia na mokro dywanów, obić tapicerskich i temu podobnych w pomieszczeniach mieszkalnych. Urządzenie jest przystosowane do współpracy z odkurzaczami produkcji rzeszowskich zakładów elektromechanicznych Zelmer w Rzeszowie. Może ono również współpracować z odkurzaczami produkcji zagranicznej pod warunkiem zastosowania odpowiedniej redukcji do końcówki wylotowej rury odkurzacza i końcówki wlotu powietrza do urządzenia. Producent nie dostarcza odpowiednich redukcji do odkurzaczy produkcji zagranicznej. Wlot powietrza do urządzenia ma wbudowany regulator ciśnienia, to jest właśnie to, co tutaj widzieliśmy, który pozwala ustalić odpowiednie warunki pracy urządzenia, niezależnie od ciśnienia powietrza na wylocie
z odkurzacza. Do czyszczenia dywanów należy stosować wyłącznie płyn czyszczący krajowej produkcji Arras przed czyszczeniem dywanów. Przy pomocy tego urządzenia dywany należy porządnie odkurzyć. Niestety nie mam takiego płynu do czyszczenia Arras. Widziałem gdzieś nawet jakąś starą, archiwalną ofertę sprzedaży. To był taki płyn w takich, nie wiem, chyba litrowych, plastikowych butelkach. Chyba wydaje mi się, że widziałem tam napis, że produkowały go zakłady Pollena Uroda w Warszawie. Postaram się taki płyn kiedyś zdobyć i rzeczywiście wykorzystać go w tej czyszczarce, aczkolwiek dzisiaj pomyślałem sobie, że wykorzystam jakiś inny płyn do czyszczenia. Myślę, że no nie powinno to akurat tej czyszczarce jakoś strasznie zaszkodzić. Przygotowanie urządzenia do pracy. Z kanału wylotu powietrza należy wyjąć zawór kompletny i napełnić, czyli to. I napełnić urządzenie czyszczące roztworem wodnym płynu Arras w stosunku 1 do 6, to znaczy dając na 6 części ciepłej wody jedną część płynu Arras. A potem wlewamy ten płyn tutaj do urządzenia. Po napełnieniu urządzenia czyszczącego roztworem płynu czyszczącego w ilości maksimum 1,2 litra wkładamy do urządzenia zawór kompletny, czyli ten. I przez dwie rury ssące i wąż ssący podłączamy urządzenie czyszczące do odkurzacza od strony wylotu powietrza. Następnie otwieramy całkowicie regulator ciśnienia, czyli tutaj. Tak. I uruchamiamy odkurzacz. Przy pracującym odkurzaczu dobieramy tak ustawienie regulatora ciśnienia, czyli przekręcamy tym pierścieniem, aby powstająca piana była obfita i sucha. Uwaga! Włączenie odkurzacza powoduje obfite wydzielanie piany. Zaraz to sprawdzimy, aczkolwiek tak jak mówię, nie mam płynu Arras, więc nasz płyn będzie się pienił troszkę inaczej. Podczas pracy urządzenia piana nie powinna wypływać zbyt szybko, ponieważ tworzy się wtedy wokół urządzenia czyszczącego pierścień piany. Podczas czyszczenia dywanu należy urządzeniem czyszczącym wykonywać ruchy posuwisto-zwrotne po dywanie, rozprowadzając po nim równomiernie wytworzoną pianę. Zaraz to będziemy wszystko wypróbowywać. Przed przystąpieniem do czyszczenia wskazane jest brzeg dywanu obłożyć folią lub papierem, aby zabezpieczyć w ten sposób podłogę wokół niego przed bezpośrednim nałożeniem na nią piany. Po nałożeniu na dywan piany należy zaczekać, aż piana całkowicie zaniknie i dywan wyschnie, a następnie dywan dokładnie odkurzyć. I jeszcze są tutaj uwagi dotyczące prawidłowej eksploatacji tego urządzenia. Nie naciskać urządzenia w czasie pracy zbyt mocno, ani też nie obciążać go dodatkowo. Urządzenia nie wolno napełniać żadnym ze znanych rozpuszczalników chemicznych, takich jak na przykład benzyna, nitro itd. Po zakończeniu pracy przepłukać urządzenie kilkakrotnie czystą wodą, nie gorącą, przechowywać w suchym miejscu i urządzenia nie wolno podłączać od strony wlotu powietrza odkurzacza, no bo po prostu jest niebezpieczeństwo, że zaśnie cały ten płyn do środka. Tutaj na końcu jest jeszcze wykaz wszystkich elementów tego urządzenia, no i jest wykaz części zamiennych. Tak jak powiedziałem, jeżeli kiedyś zdobędę taką oryginalną instrukcję, zrobię z niej skan i opublikuję tutaj w opisie nagrania. A myślę, że teraz możemy spróbować uruchomić to urządzenie i zobaczymy, czy będzie rzeczywiście działało. Tutaj przygotowałem sobie roztwór wody z takim no, dosyć popularnym odplamiaczem. Tak jak wspomniałem, płynu Arras nie mam. Wyjmuję zawór. Wlewam płyn do czyszczarki. Ok, na razie nigdzie mi tutaj nic nie kapie. Mogę go, zdaje się, dosyć dużo tutaj nalać. To jest niecały litr. Dobra, wszystko się tutaj ładnie zmieściło. Może jeszcze odrobinka by weszła, ale na pewno nie więcej. Ok, wkładam tutaj z powrotem zawór. No i teraz przyniosę sobie taki dywanik, który nieduży dywanik, który będzie wymagał oczyszczenia i przede wszystkim przyniosę oczywiście odkurzacz, który będzie nam do tego eksperymentu potrzebny. Ok, mam już tutaj cały zestaw, który przyda się nam do czyszczenia tego dywanu. Przede wszystkim mam taki bardzo brudny, nieduży dywanik, większy by mi się tutaj w warsztacie nie zmieścił, na którym często śpią psy, więc jest on naprawdę dobrym materiałem do eksperymentu. Mam tę naszą napełnioną już czyszczarkę do dywanów, no i mam oczywiście to, co jest najbardziej tutaj potrzebne, czyli odkurzacz. W tym przypadku jest to znany już z nagrań na tym kanale Zelmer 04S. Z 1978 roku i myślę, że on będzie się tutaj doskonale do tego nadawał. Pamiętamy, czyszczarkę podłączamy do wylotu powietrza z odkurzacza. Podłączam tutaj wąż. Pasuje.
Teraz na końcówkę rury powinienem podłączyć tę czyszczarkę. Zobaczmy. Tak, też wszystko idealnie pasuje. Odkurzacz podłączę do prądu. I odstawię go troszeczkę na bok, żeby tutaj nie przeszkadzał. Odsunę troszeczkę ten dywanik. I myślę, że teraz możemy się odważyć i włączyć wylot powietrza z odkurzacza. Tutaj mam tę regulację ustawioną na maksimum. Wyłączę jeszcze na chwilę i jak widzicie, faktycznie ta czyszczarka zaczyna tutaj produkować całkiem sporo piany. Zaraz spróbuję troszeczkę jeszcze poregulować ten otwór wlotowy powietrza. Im bardziej go tutaj będę zamykał, tym więcej powietrza będzie trafiało do czyszczarki. W tej chwili dużo powietrza wylatuje tutaj tym otwartym otworem. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w tym krótkim czasie chyba zużyłem już większość płynu, którą tutaj nalałem, ale dywanik jest mały, więc po prostu wykorzystam jeszcze tę resztkę i dokładnie rozsmaruję po nim całą tę pianę. Tak, mam wrażenie, że nic tutaj już nie zostało. Jeszcze na próbę uzupełnię troszeczkę ten stan wody z odplamiaczem. Ok, mam butelkę z uzupełnionym płynem. Wyjmuję zawór. Wlewam tutaj płyn do czyszczarki. Wkładam ponownie zawór. Zakładam czyszczarkę na końcówkę rury. Może teraz będę stał bardziej z tej strony, żeby wyczyścić też drugą część dywanu i tak, żeby nie zasłaniać. Ok, wyłączyłem. Mam wrażenie, że bardzo, bardzo szybko ten płyn się zużywa. Nie wiem, być może płyn Arras jakoś troszeczkę mniej się pienił, może na dłużej wystarczał. No ja przyznaję, że tutaj już po niecałej minucie chyba cały ten płyn w postaci piany jest wyrzucony na zewnątrz. No ale może to też o to chodzi, żeby jednak ten dywan dosyć mocno nim nasiąknął. Może jest to też kwestia ćwiczenia i odpowiedniej regulacji tego wlotu powietrza. Natomiast myślę, że dosyć porządnie natarłem już cały ten dywanik. Ta piana faktycznie, tak jak w instrukcji napisano, jeżeli się dobrze ustawiło tutaj wlot powietrza, to nawet nie była jakaś taka strasznie mokra. Aczkolwiek no myślę, że takie dobre 1,5 litra tego płynu
zmieszanego z wodą tutaj w ten mały dywanik poszło, także on trochę będzie teraz musiał wysychać. Myślę, że do wyczyszczenia dużego dywanu przy tym tempie zużywania płynu trzeba by go mieć naprawdę sporo zmieszanego z wodą. Dywanik na razie powieszę do suszenia. Dywanik już wisi do wyschnięcia, a ja mogę rozmontować to urządzenie. Odłączam czyszczarkę, która zaraz pójdzie do przepłukania. Odłączam tutaj rurę od wylotu powietrza w odkurzaczu i Zelmer 04 z 78 roku może już spokojnie wrócić na półkę. Tutaj czyszczarkę mam już przepłukaną, jeszcze może z niej troszeczkę kapać woda, aczkolwiek starałem się ją dosyć dobrze wytrzeć. Myślę, że jako urządzenie działa to całkiem fajnie, czy skutecznie to za chwilę zobaczymy. Trochę mnie zdziwiło tempo, w jakim zużywana jest woda, no bo ja, tak jak widzieliście, na początku wlałem tutaj, no myślę, że takie 3/4 litra i to poszło momentalnie, potem dolałem jeszcze co najmniej pół litra i za chwilę też już tego płynu nie było, także zużycie płynu jest bardzo duże, będę musiał poćwiczyć jeszcze z różnymi ustawieniami tutaj. Nie jestem pewien, jak sprawował się ten oryginalny płyn przewidziany do tej czyszczarki. No ten odplamiacz, który ja tutaj wlałem, też się pienił. Ładnie pachnie w każdym razie. Czy wyczyści? Zobaczymy. Odkurzacz sprawdził się do tego bardzo dobrze i chyba z większością odkurzaczy, które mam tutaj w kolekcji, które mają możliwość podłączenia węża do wylotu powietrza, można by tę czyszczarkę stosować. A powiem Wam jeszcze tylko bardzo króciutko, czego w internecie po takim szybkim poszukiwaniu dowiedziałem się o Raciborskiej Fabryce Sprzętu Domowego. W czasach przedwojennych, a właściwie jeszcze w wieku XIX, w należącym wtedy do Prus czy do Niemiec Raciborzu, dokładnie w tym samym budynku przy dzisiejszej ulicy Bosackiej 52 działała duża, słynna fabryka cygar, zresztą cały ten rejon Raciborza słynął z produkcji tytoniowej, tam było kilka fabryk papierosów czy cygar. No oczywiście II wojna światowa i późniejsze zmiany po II wojnie przyniosły kres fabryki cygar przez kilkadziesięcioleci, tak jak czytałem, te tereny fabryczne były dosyć zaniedbane. Nie wiem, czy odbywała się tam jakaś produkcja, to Raciborzanie będą mogli o tym powiedzieć więcej. Natomiast wiem, że pod koniec lat 60., chyba w 69 roku, te tereny fabryczne zostały przejęte przez rzeszowskiego Zelmera, przez rzeszowskie zakłady Zelmer i dosyć szybko uruchomiono tam produkcję froterek. Można takich froterek wykonanych z plastiku do dzisiaj dosyć sporo dostać na aukcjach internetowych, a gdzieś od drugiej połowy lat 70. fabryka usamodzielniła się już jako taka samodzielna raciborska fabryka sprzętu domowego, no i dalej produkowała między innymi różne elementy wyposażenia odkurzaczy Zelmer, tak jak te czyszczarki. I to właściwie chyba wszystko, co w takim małym uzupełnieniu, zupełnie przypadkowym tego nagrania o odkurzaczu Ural chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Jeszcze raz bardzo dziękuję za szybkie zidentyfikowanie tej końcówki. No do niej, jak widać, nie mam całej tej czyszczarki, ale tak sobie pomyślałem, że może gdzieś na jakiejś aukcji internetowej, ponieważ te czyszczarki jednak się pojawiają w internecie, postaram się dokupić już tylko taką czyszczarkę i wtedy będę mógł jakoś wykorzystać tę końcówkę, która bez czyszczarki jest właściwie bezużyteczna. I tak sobie myślę, że jeżeli to czyszczenie próbne dzisiejsze tego małego dywanika zda egzamin, no to na pewno przy ładniejszej pogodzie, w ciepły dzień, w ciepły słoneczny dzień, postaram się wynieść tutaj do ogrodu większość dywanów ode mnie z domu, wytrzepać je i porządnie je taką właśnie czyszczarką czy takimi czyszczarkami wyczyścić. Zostawmy ten dywanik, niech sobie spokojnie dosycha, trochę to potrwa, bo dzisiaj nie jest zbyt ciepło, słońce co jakiś czas się tylko pojawia, muszę uważać, żeby jakiś przelotny deszcz go nie zmoczył, ale jak widzicie powiesiłem obok identyczny dywanik, który nie był jeszcze czyszczony, będę musiał z nim zrobić to samo i moim zdaniem dosyć wyraźnie widać różnicę na obydwu tych dywanach, ten po lewej stronie jest po prostu brudniejszy, ten po prawej jest już zdecydowanie czystszy, jeszcze będę musiał go po dokładnym wyschnięciu
porządnie odkurzyć. Na pewno jest też taki higieniczniejszy, bo po prostu ładniej pachnie. Czyli generalnie z użycia tej czyszczarki jestem zadowolony. Jestem pewien, że dzisiejsze nowoczesne odkurzacze z jakimiś końcówkami służącymi do prania dywanów zrobiłyby to pewnie lepiej, ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z urządzeniem sprzed lat, no myślę, że około 40. No i jak na taki stary, dość prosty sposób, czy dość proste urządzenie, myślę, że to czyszczenie dywanów było całkiem niezłe i na pewno przy ładnej pogodzie, tak jak już powiedziałem, wezmę się za czyszczenie także pozostałych dywanów, zobaczymy wtedy, jak to będzie działało i ile płynu na to pójdzie. A chciałem Wam jeszcze na koniec tylko powiedzieć, że przygotowując to nagranie, poszukałem takich czyszczarek i znalazłem instrukcję do nich. Zamówiłem je sobie, jeszcze jej nie mam, ale jak do mnie przyjdzie, to na pewno ją ładnie zeskanuję. Zresztą pokażę to też pewnie w jakiejś krótkiej zapowiedzi i umieszczę także ten skan w opisie tego nagrania. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj, dzięki za szybkie rozwiązanie zagadki tej tajemniczej końcówki, którą znalazłem razem z radzieckim odkurzaczem Urala, która okazała się częścią polskiej czyszczarki do dywanów. No i co? No i do następnego razu, a ja czekam, aż mi dywanik wyschnie i zabieram go do domu i będę się cieszył jego czystością i zapachem, chociaż psy pewnie będą innego zdania i nie będą chciały na nim teraz leżeć. Dzięki, do następnego razu, do zobaczenia.